I siemaneczko, witam was, tutaj Bublantowski z nowym glitchem GTA 5. Mam dzisiaj dla was nowy, zajebisty, modowany strój modera na Doomsday, nową aktualizację, która będzie już w ten wtorek. Jak widzicie, ten strój to petarda. Zobaczcie, jak zajebiście pasuje ten hełm, maska. Naprawdę wygląda to zajebiście, ta rurka jest petarda. Teraz pozdrawiamy oczywiście wpłacających donate, jest Chmielu, PSX, Elo, czy dodam na Social Club? Oczywiście, że dodam na Social Club i chciałem wam podziękować za te donate. Nawet jeżeli filmiki są 3 dziennie i w nocy je nagrywam, to i tak zawsze się jakaś osoba znajdzie do pozdrowień. Pozdrawiam również wszystkich oglądających, jesteście zajebiści, elo. No i także zaczynamy glitcha. Glitcha zaczynamy od tego, że musimy dołączyć na służbową utarczkę. Najlepiej, jeżeli dołączycie tam jako trzeci, czyli no jako trzeci w kolei. Pierwszy będzie host, drugi będzie ktoś jeszcze i wy będziecie trzeci. Wtedy od razu za pierwszym razem będziecie mieli ten strój, o który wam tutaj będzie chodziło, który wam pokażę. Jeżeli będziecie dołączali randomowo, raczej może być wam ciężko zdobyć taki strój, lecz nie jest to niewykonalne. Tak jak widzieliście, dołączyłem jako trzeci tutaj do służbowej utarczki. No i zaczynamy glitch. Będziemy robili tego glitcha na zapisywanie stroju, lecz tym razem zrobimy czarne joggersy i czarną kamizelkę, bo moim zdaniem ten strój wygląda najlepiej. Jest to zajebista petarda. Mamy czarne joggersy i mamy czarną tą kamizelkę kuloodporną z trybu ochroniarza. To było dostępne tylko z trybem reżyserskim. Teraz mamy bardzo łatwy, prosty glitch na zdobycie właśnie takiego stroju. Więc zaczynamy tą służbową utarczkę, startujemy tym motorem. Pamiętajcie, że musicie dołączyć tutaj do służbowej utarczki w kolejności numer 3, czyli jako trzeci gracz. I tylko trzech graczy może być, jeżeli chcecie ten strój. Musicie naprawdę tutaj dotrzymać tego warunku. Następnie lecimy pod swój apartament, wysadzamy się pod apartamentem, no i biegniemy do apartamentu, żeby po prostu iść do szafy i zapisać sobie ten strój. Tak, takie to jest łatwe. Sam się dziwiłem, że wystarczy po prostu wejść, zapisać ten strój. Tutaj pokażę wam przy okazji moje wszystkie modowane stroje, które sobie robiłem. No stroje są petarda. Już niedługo będzie może nowy tryb reżyserski, ten nowy solo glitch na kasę niestety, ale trzeba mieć 40% fabuły. Jeszcze tego nie mam, pokażę wam, jeżeli tylko przejdę tą fabułę do tego momentu, kiedy to jest wymagane. No i zapisaliśmy sobie ten strój, a następnie wychodzimy z misji przez telefon. Odradzamy się po chwili na sesji publicznej, lecz Boże, co się dzieje, nie zapisał się strój? Nie, strój się zapisał, po prostu trzeba wejść w style i założyć przez menu interakcji ten strój, gdzie żeśmy go tam zapisali. Ja zapisałem pod jedynką, zakładam jedynkę i proszę bardzo, jest strój z służbowej utarczki, czarne joggersy, czarna kamizelka kuloodporna. Ten strój już wygląda jak petarda, ale na samym końcu zobaczycie, co ja z niego zrobię. Zrobię miazgę. Teraz będziemy robili sobie torbę do napadu do naszego stroju, lecz nie możecie robić tego na tym stroju tutaj, bo zniknie wam kamizelka. Słyszałem, że można zmienić maskę zamiast kamizelki i wtedy to zadziała, więc moglibyście w sumie jechać tutaj na tym stroju, ale ja dla pewności, stara szkoła, zakładam sobie poprzednio zapisany strój jakiś stary, na którym nie mam torby z napadu, bo tutaj będę mógł zmienić kamizelkę i nic mi się tutaj nie zepsuje. Na naszym czarnym stroju, jak zmienimy kamizelkę, zniknie nam ta kamizelka ochroniarza. Dlatego zakładamy specjalnie inny strój lub może próbujemy to zrobić z patentem, zamiast zmieniać kamizelkę później, to będziemy zmieniali maskę. Ale ja robię, tak jak mówię, starą metodą, bo na pewno ona działa, więc wchodzę tutaj w pojazdy specjalne, odpalam misję na Phantom Edge, no i trzeba teraz będzie zaprosić kilku graczy, co najmniej jednego, żeby odpalić tą misję. Jak mówię, prędzej możecie tutaj wejść na tą misję, odpalając to przez telefon, przez szybką akcję. Także tutaj są misje SecuroSurf, tam na pewno to znajdziecie. No jak jesteśmy na akcji, trzeba wylądować helikopterem, wejść na zewnątrz, wejść w ekwipunek, pancerz, no i wejść na pokazywanie kamizelki, pokaż kamizelkę i ustawić lekką lub jakąś inną, to naprawdę nie ma znaczenia. No i tutaj ten glitch już jest zakończony. Glitch jest banalnie prosty, będzie wychodził każdemu za każdym razem. Pamiętajcie, żeby robić glitche, musicie oglądać całe filmiki. To nie jest jakieś pierdolenie w banie i opowiadanie historii, tylko tu są konkretne szczegóły. Jeżeli czegoś pominiecie, to po prostu glitche wam nie będą wychodziły, a mi się żygać od tego chce, jak mi ktoś pisze, że nie ogląda, że mu nie działa, a później wychodzi z jego gadania
gadki, że nawet nie obejrzał tego filmiku. No to kurwa, o co chodzi? Jak ma wam wyjść? Dobra, teraz jesteśmy, odrodziliśmy się tutaj już z tą torbą z napadu na sesji publicznej. Opuściliśmy tą akcję, ale torba zniknęła, jest tragedia, rozpacz, kurwa, buch, fejki, ja pierdolę, glitch nie działa, kurwa mać, nie da rady zrobić. Wszystko jest ok, teraz wystarczy wejść tylko na misję tytaniczna robota. Jak jesteśmy w lobby, potwierdzamy wszystkie komunikaty, odpalamy misję. Jak jesteśmy już na misji, tak jak ja tutaj, opuszczamy misję przez telefon i odradzamy się teraz na sesji publicznej razem z torbą z napadu. Dodam, sam to wymyśliłem, nigdzie tego nie znajdziecie. To jest mój kolejny patent, to jest mój kolejny glitch, to jest kolejny mój patent, który sam wymyśliłem. To nie ma tak, że ja tylko pokazuję czyjeś glitche, bo cała masa różnych glitchy jest takich, które znalazłem tylko samemu. Dlatego pozdrawiam was wszystkich, już teraz jesteście zajebiści. To dla was te nowe zajebiste filmiki, które uploaduję na swoim kanale. Elo! No jesteśmy tutaj już na tym stroju z torbą. Po wyjściu z tytanicznej roboty, ta torba nam już nie znika. Zapisujemy sobie ten strój, teraz potrzebujemy helikopter, wsiadamy do helki, wzbijamy się wysoko. Pamiętajcie, że wsiadając do helki musicie mieć ten strój z torbą z napadu na sobie. Wbijamy się do helki, lecimy wysoko, wyskakujemy z helki, rozkładamy spadochron, a następnie przygotowujemy sobie w menu interakcji na jedno kliknięcie ten poprzednio zapisany strój z czarną kamizelką i z czarnymi joggersami. Petarda. A ja już teraz pozdrawiam wszystkich oglądających, jesteście zajebiści, zapraszam was do klikania lajków, subskrypcji, zapraszam do zapraszania swoich ziomów do mnie na kanał, pokażcie im te nowe zajebiste filmiki, na pewno będą kurwa podjarani, jak zobaczą te nowe patenty, które pokazuję wam tutaj na moim kanale. Bóg Blantowski, was ziom, elo. No i lecimy tym spadochronem, już będziemy lądować, przygotowany strój na jedno kliknięcie i wam powiem, kiedy będzie potwierdzanie. Teraz! Jak tylko podniesie prawą rękę, żeby zdjąć ten plecak od spadochronu, zakładacie ten poprzednio zapisany strój. Teraz torba przenosi się nam tutaj na luzaku, na nasz nowy, zajebisty, modowany strój. Zapisujemy ten strój oczywiście, no i teraz idziemy już do garderoby. Jednak zanim dojdziecie do garderoby, będziecie musieli sobie kupić tutaj odpowiednie maski. Oczywiście te maski, które ja używam, to nie jest konieczność. Możecie użyć innych masek, innych hełmów. Ja po prostu uważam, że w ten sposób to wygląda najlepiej. Dlatego wchodzimy tutaj w maski, zastraszanie i czarny robot. Czarny robot, zakładamy czarnego robota, zapisujemy sobie ten strój jako własny, wychodzimy z szafy. No i teraz potrzebny będzie nam teleskop. Pamiętajcie, przebiegając koło teleskopu trzeba nacisnąć guzik sprintu i strzałkę w prawo. Wtedy nie wczyta was do tego teleskopu, tylko staniecie przy teleskopie. No mi się tutaj za pierwszym razem to nie udało, jak widzicie. Wczytało mnie w teleskop, dlatego wychodzę z teleskopu, klikam sprint i strzałkę w prawo, stojąc przy tym teleskopie nawet i proszę bardzo, udało się bez problemu. Teraz wchodzę tylko w style. Oczywiście, skąd wiem, że się udało? Maska mi zniknęła, stoję dalej przy teleskopie, nie? No i teraz wchodzę w kaski, zakładam ten czarny z lornetkami, z lunetami. Odchodzę na bok i pojawia mi się tutaj maska. Jeżeli chcecie tu dorzucić okulary, to musicie teraz wejść ponownie. Jeżeli będziecie od razu próbowali zakładać okulary, zniknie wam ten hełm. Dlatego jeżeli chcecie jeszcze te okulary, musicie jeszcze raz podejść do tego teleskopu i założyć mu okulary. Ale ja tu okularów nie chcę, bo tak uważam, że wygląda najlepiej. Zapisałem sobie ten strój oczywiście. Teraz podchodzimy do akcesoriów, wchodzimy w rękawiczki i zakładamy czarne rękawice. Zakładamy czarne rękawice, a następnie idziemy do stanowiska z butami. Wchodzimy w stanowisko z butami i zakładamy buty skejtowskie. Na samym dole mamy czarne skejtowskie buty i to wygląda tutaj najlepiej. To jest najczarniejszy charakter z całego YouTube'a. Tutaj nie ma czarniejszego stroju niż ten mój czarnuch. To jest prawdziwy niga. Niga. Dobra, zapisaliśmy. Dzięki temu, że założyliśmy tutaj buty skejtowskie, pokazały nam się niewidzialne stopy. Glitch jest petarda, stroje są zajebiste, takie petardy tylko tu, Bóg Blantowski, najlepszy kanał z glitchami w Polsce, elo! No i zapisujemy sobie oczywiście ten strój z tymi niewidzialnymi stopami, z rękawiczkami. No i teraz będziemy zakładali sobie strój pilota. Dokładamy strój pilota i będziemy szli do klubu GoGo. Idziemy do klubu GoGo. Jak tylko wejdziemy do klubu GoGo, zauważymy, że znikła nam rurka ze stroju pilota, wtedy otwieramy menu interakcji, zakładamy ten poprzednio zapisany strój z czarnymi joggersami, z czarną kamizelką,
z niewidzialnymi stopami, z maską i razem hełmem z noktowizorami. Naprawdę jesteśmy przygotowani na dzień zagłady, na koniec świata, na apokalipsę. Apokalipto, mógłbym nazwać ten strój. Ten strój to apokalipto. Doomsday apokalipto. Tak jest. No i zakładamy ten poprzednio zapisany strój po wejściu do klubu GoGo. Zamykamy menu interakcji, wychodzimy na zewnątrz i w tym momencie strój jest już gotowy, strój jest petarda. Mamy do niego jeszcze przerzuconą rurkę ze stroju pilota. Zobaczcie, jak to wygląda, to jest prawdziwa apokalipsa. Już straszniejszego i bardziej ponurego stroju nie da się wymyślić. Takie petardy tylko tu. Zapraszam Was do klikania lajków, subskrypcji, do wpłacania donate'ów. Oczywiście link macie pod filmikiem w opisie. Zapraszam Was na filmiki, które już wkrótce. Bóg Blantowski, Wasz ziom. Elo!